Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj przetestujemy sobie auto z nowego karnetu z sezonu 13, a jest nim Ace. Jest to oczywiście pierwsze z dwóch aut, które mamy w tym sezonie w karnecie. I drugie auto również przetestujemy w jakimś przyszłym odcinku, a tutaj z tego co widzę, to po prostu wszystko można używać. A dźwięk silnika mam z Fenka, dlatego poszukam z Ace'a. Tak trochę pierdzi dosyć bardziej niż jedzie, ale dobra, poużywam go. Ogólnie co do hitboxa, to na szczęście to ostatnie auto nie okazało się przypadkiem i Psyonix poszło po rozum do głowy i dostosowuje hitbox jakby do samochodu. Więc teoretycznie jest to hitbox breakouta, no i w sumie praktycznie też, ale jest on tak jakby nałożony w inny sposób. Tak wygląda właśnie ten hitbox na tym aucie. A tak by wyglądał hitbox stricte breakouta, jeżeli byłby nałożony po staremu, powiedzmy. Z tego co widzę, to został minimalnie cofnięty hitbox. Ale powiedzmy, że jest okej. Co do planu odcinka, to jest on dosyć standardowy, bo najpierw lecimy strzelić na casualu double reseta, jakiegoś pincha i mastifrika, a następnie zagramy sobie mecz rankingowy 1v1. I muszę powiedzieć, że generalnie trochę już zagrałem tym autem. Chyba po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy zagrałem autem przed nagraniem testu, ponieważ miałem streamka, gdzie sobie też przyglądaliśmy się, jak wygląda Rocket League Racing. Muszę powiedzieć, że nawet jest przyjemny ten samochód. A szkoda, że nie weszło. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się nim robi pincze przede wszystkim i mastifliki, więc jestem pozytywnie tutaj nastawiony. Co prawda, no nie wiem jak się nim będzie kopać, no i też wiem, że nie lubię breakouta, bo jest strasznie niski. Ale co do tych pinczów, latania i flików, to naprawdę może być to całkiem przyjemne autko. Dobra, strzelmy tutaj może jakiegoś... Nie wiem, Musty Flick, a no Braniu i tak. A co do samego Rocket Racing, to wydaje mi się, że nie pojawi się z tej gry odcinek, ponieważ w sumie tak jak w to zagrałem chwilę, to poza nazwą i tym, że auta są wzięte z Rocketa, to nie ma to jakoś dużo wspólnego z Rocketem. Jakby, nie wiem, idea tego, że nie ma tam piłki ani bramek, jakoś totalnie mi odbiera chęć i tak samo inne jest również sterowanie. Nie ma to za wiele wspólnego z Rocketem. Po prostu obrzydzony jestem tą grą ze względu na to, że zabrało na tyle czasu deweloperom Rocketa, że sprawiła, że nie ma w Rockecie teraz wymian. No generalnie, nie wiem, taki lekki bojkot z mojej strony, można powiedzieć, na to leci. Bez szans na jakiegoś double reseta. Spróbujmy tutaj... złapać strzał i nie ma. Dobra, mamy miejsce i czas na double reseta, chociaż boję się, że... Dobra, nie zraszował nasz, ale mnie przestraszył. No nie mogę, byłem przekonany, że na mnie zaraz wyskoczy. Dobra, kazem na Koksira. Leci w bramkę, ale nie będzie to groźne, bo nie siadło tym razem. Ground Pinch mi fajnie siedziało tym autem, więc może chyba sobie spróbuję Ground Pincha. I taki oto... Nie będę tego zaliczał jego Mastiego oczywiście. Okej, jest pierwsza okazja na Koksira. I czy będzie gol? Niestety nie. Bang! Proszę, nie obroń tego, nie? No nie! Top corner, idealny Koksir. Ale nie tym razem. Dzianek siedzi tam w bramce, jak coś lecę spróbować. Ground pinch, słupek. Kolejny pinch, kolejny dobry i kolejny obronił. Nie wytrzymam z tym typem. Czemu ludzie mnie nienawidzą tutaj? Jeszcze mam jakiegoś gigalaga teraz. No nie mówcie, że mnie jeszcze wywali. Ale generalnie tak fajnie mi się zompinczy tym autem. I nie jestem w stanie strzelić żadnego, bo się jak broni, no nie. I potem coś takiego wchodzi. Masty, jakim razem? Może zdążę do ścianki. Chociaż wątpię. No nie. Double reset do Mastiego. Nie, to jest jakiś żart. Masti do nie wiem czego. Do double tapa. Nie wiem jako co to zaliczyć. Prawdopodobnie do niczego, nie? Mimo, że nie taka zła bramka. Bo fajny Masti do double tapa. To jakby... Nie mam takiego zadania, dlatego gramy dalej. Dobra, powoli tracę wiarę, że coś się uda zrobić, ale może... Nie no, jest idealny setup. Tak tego nie wykorzystam. Z tym bambolem, nie? Nie wykorzystałem tego. Musty flick? Nie. Dobra, double reset z cornera. Albo jednak ground pinch. Albo jednak jest... Nie! Dobra, weszło! Ja pierdzielę, ale szkoda, że od poprzeczki, bo to była petarda, nie? Jakby, ile to mogło lecieć, gdyby nie było od poprzeczki?
Prawdopodobnie miliard, nie? Ale pierwszy challenge odhaczony. Zostały dwa, teoretycznie łatwiejsze. Ale jak widać, nie zawsze muszą być łatwe. Nawet to nie wejdzie, nie? Dobry reset. Nie, nie, nie! No nie skacz, typie, mogę ci OP nastrzelić. Nie utrzyma mnie. Dobra, nie ma co, jakby nie. Następny przeciwnik, bo nie dam rady na tego. Kolejny ground pinch, kolejny ground pinch. Dobra, mamy czas. Jest idealnie, z tym przeciwnikiem generalnie mamy czas. To musi być goal. Dobra, double reset odhaczony. Jestem dobrego zdania, dobrej myśli, jeżeli chodzi o Mastiff Leaka. Ale pinchy tym autem są naprawdę potężne. Dobra, mamy wolną ścianę. To jest reset do Mastiff Leaka, nie? To musi być to. Mastiff Leaka do okienko leciało ogólnie. Teraz Mastiff Leak? Nie, no nie zaliczy czegoś takiego przecież. Proszę. Dobra, jakby wiem, że z kozłem mi wszystko fatalne, ale był Masty. Przeciwnik wyszedł. Już sobie muszę dać spokój. Ogólnie lepiej się robi Masty tym autem, niż wygląda to na tym odcinku. A teraz można przejść do testu na rankedzie. Ja tutaj sobie na streamie zagrałem już placementy. Jest ci nasz przeciwnik. No, ale swoją drogą też zapraszam na te streamki przy okazji, bo jest w planach się odpalać i też trochę o wcześniejszych godzinach. Jakoś od 16 do 18, jak będzie okazja, będę odpalał streamki, no. A czekajcie, bo ja tak długo grałem te casuale, że zapomniałem, że gram rankeda i muszę tutaj nie dopuszczać do strzelania naszej bramki. O, trochę mi łeb przepala już styki. Ogólnie mam jakieś dziwne lagi w tym nowym sezonie. Nie wiem, czy czegoś nie zmienili z ustawieniami serwera, bo nigdy nie miałem czegoś takiego wcześniej jak lagi przy tym, jak robię wave dash, czy po prostu jak sobie drybluję piłkę. A w tym sezonie mam, także czy to auto mi tepnie, czy to piłkę mi tepnie w momencie, kiedy nie ma obok mnie przeciwnika i... No nie wiem, jakby denerwuje mnie to. Taka zmiana w moment na minus. Dobra, tutaj ambitnie poleciałem. Muszę zejść na ziemię i sobie przypomnieć, że gramy rankeda na człowieka, który potrafi co nieco. Flick. Nie tym razem, ale można go spróbować zdemować. Nie udało się. Chociaż teraz też nie. Ale mamy darmową ściankę z boostem. Spróbujmy sobie polecieć na sufit, tutaj 50 i pusta bramka, jeżeli to w ogóle nie byłoby już in. Spróbuję kickoffa wygrać, bo poprzedni przegrywaliśmy, ale on robi wave dasha na kickoffie, więc nie lubię, jak ktoś robi wave dasha, to znaczy, że main o jedynki i poświęcił jakiś czas na naukę kickoffa. A mi się nigdy nie chce nauczyć wave dash kickoffa. Mamy za to opena, jeżeli trafię, proszę. Dobra, trafiłem. Nie, nie, bez demo na typie. No nie! Dobra, jak on robi wave dash na kickoffie, to ja zrobię slowa. To jest jakby taka kontra, powiedzmy, tylko że nie strzeliłem. Ogólnie widzę minus robienia slowa tym autem. Czyli generalnie hitboxem breakouta, bo jest on niższy po prostu. I przez to ta piłka się dużo wyżej podbiła. Jakbym to zrobił fękiem, to jestem przekonany, żebym strzelił. Bo zwyczajnie przez to, że auto jest wyższe, to ta piłka będzie poleciała tak bardzo w górę, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Ale dosłownie, serio, no, taki jeden z bardziej losowych minusów sytuacyjnych. No nie, nie zdymowałem go mimo tego, że wyraźnie u mnie dostał. Gol? Nie. Tu spróbujmy jakieś 50 w miarę dobre. Może demo chociaż się uda. Nie, ale wykopany. Nasz boost. Ale się wywaliłem, on to może strzelić. Nie, nie może strzelić. I nie zabierze boosta. Dobra, to musi być gol dla nas ogólnie.
jakiś dobry flick. Nie wierzę, że on to obronił. Trzeba było inaczej to rozegrać, ale myślałem, że on nie zdąży obronić mocnego flicka. Nie, już to sfejkowałem jakieś dziadostwo. No nie, mam wyłączony mózg rankingowy, naprawdę, nie? Dobra, zróbmy teraz normalnego kickoffa. On dalej próbuje wave dashy, więc w przyszłości będzie można znowu slow zrobić, a tymczasem sobie go zdemujmy. To jest idealny kickoff na to, żeby on zrobił wave dasha, więc ja sobie zrobię slowa. Nie, nie gadaj. No nie, jaka jest na to szansa? Dobra, zdziałało. Sobie go sfejkuję. Mam piłkę na dachu, sfejkujmy. Dobra, jest. Idealnie działa czasami taki flick, jeżeli lecicie w światło bramki autem i fejkujecie, że zrobicie flicka po prostu na długi słupek. To jest bardzo fajne, żeby sfejkować czasami. Jakiś bumpik? Dokładnie, 6 do 6. Dobra, teraz myślę, że nie będę się kusił na slow, ale zrobimy do lewej kickoffa. Ale te wave dashy są naprawdę wolone, nie? Nie wierzę, że on cały czas je robi, mimo że robiłem slowy, które to kontrują. Się nie przemógł i nie przestał tego robić. Jak widzimy, bardzo w to wierzy. Dobra, to musi być gol. Nie wierzę, że będzie inaczej, 7 do 6. Natomiast na tym kickoff już się nie odważy zrobić slowa. Ale i tak przegrywamy. No nie, naprawdę. Kickoffy tym autem mi nie leżą, na tego przeciwnika przynajmniej. Zresztą ten przeciwnik jest też specyficzny, bo robi to wave dash non stop. Dobra, żyjemy, to jest najistotniejsze. Mamy boosta. Jesteśmy w defie, co może pójść nie tak? To może pójść nie tak. Ostatnio tutaj fejkowaliśmy i zrobił slow kickoffa. Mogłem go prawdopodobnie przebić łatwo, ale nie przebiłem. A teraz możemy zakończyć mecz i dojść do dogrywki. Dobra, nagrywka, kickoff nieprzegrany, co jest istotne. Mamy piłkę, mamy boosta. Sytuacja jest co najmniej dobra. Ale jestem bałwanem, więc nie jest dobra. Dobra, zirytował mnie ten mecz, nie będę ukrywał. Ale co do samego auta, to prawdę mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem hitboxem breakouta. Jeszcze to jest specyficznie przerobiony hitbox breakouta, którego prawdopodobnie nie ma identycznego w grze. A raczej chyba na pewno. I muszę przyznać, że gra mi się nim nawet przyjemnie. Jakby zaskakująco przyjemnie. Oczywiście nie wybiorę tego auta zamiast mojego Fenka, ponieważ zdecydowanie ten hitbox jest dla mnie za niski. I wolę auto, które jest bardziej zrównoważone. Natomiast ku mojemu zdziwieniu gra się tym całkiem przyjemnie. Jest to auto z karnetu, więc jeżeli ktoś kupuje karnet i dobija 110 poziom, to w zasadzie ma je za darmo. Oczywiście w tym miejscu też przypomnę, że jeżeli kupujecie karnet czy cokolwiek w Rockecie, Fortnite czy gdziekolwiek na Epic, to możecie wpisać kod twórcy EDEK. No ale tak podsumowując, to wizualnie to auto mi się nie podoba, ale to jest kwestia, no, co wy o nim sądzicie sami. A już nie będę przedłużał, możecie zostawić suba oraz lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.